Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Stray dokładnie, a nie Stray. Kochani, tak sobie dzisiaj latałem, bo stwierdziłem, że przygotuję się delikatnie przed odcinkiem i zacząłem wyszukiwać wspomnień. No i jedno tutaj znalazłem chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, jeszcze nie wiem dokładnie co to jest za wspomnienie. Znajduje się ono w sumie niedaleko naszego szyldu z tymi mieszkaniami tych nieznajomych. Zobaczmy. Wygląda na to, że ten biedak także chciał dostać się na najwyższy poziom. Tak dobrze to pamiętam. Miasto jest tam, z dala od śmieci i chorób slumsów. Nawet w najtrudniejszych czasach ludzie nadal dzielili społeczność na klasy. W tamtych czasach wielu mieszkańców slumsów było gotowych na wszystko, aby tylko się tam dostać. Zdaje się, że roboty skopiowały także i to zachowanie. Z tego, co mi się wydaje, mamy dokładnie wszystkie wspomnienia, jeżeli chodzi o slumsy. Niestety, dostałem również informację, że tych nutek nie znajdziemy już w tej chwili wszystkich. Niestety, problemem jest to, że nie da się, niestety, w jednym przejściu znaleźć i naszych wspomnień, i tych nutek. Ale co jeszcze znalazłem? Zaraz wam dokładnie powiem, co jeszcze znalazłem. Bo nie próbowałem. Wiedziałem, że nie będę robił takich nudnych odcinków, tylko od razu po prostu przejdziemy do rzeczy, co tutaj musimy zrobić. Dostaliśmy informację od naszego M12. Czy nazywam M12? B12, przepraszam. Od B12, że przydałoby się znaleźć wszystkie te nasze notatki tych naszych nieznajomych. To byli nieznajomi? Pewnie nieznajomi? Zurki, bla bla bla. Clementine. Dobra, mniejsza. Nieznajomi czy coś takiego. No ogólnie te osoby, które próbowały się wydostać ze slumsów na powierzchnię. I tak sobie zacząłem szukać. I szukałem. I stwierdziłem, że my w sumie tutaj chyba nie obszukaliśmy wszystkiego. Bo notatki, które tam były, w sumie zostały przez nas wzięte. Ale jedne z notatek nie zostały wzięte. Chyba mi się tu gra zresetowała. Wiecie, to chyba tu było. Gdzie to było? Tu już znalazłem. O, jest. Nie znaleźliśmy w poprzednim podejściu notatek z Baltazara. Nareszcie ostatni notatnik. Ten należał do kogoś o imieniu Baltazar. Wszelki ślad życia organicznego zniknął z wyjątkiem tego, co nazywamy zurkami. Pożerają wszystko, co się porusza i rozmnażają się w zatrważającym tempie. Jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym mieście nie było dość straszne. O, jest też jakaś notka. Jest napisane, znalazłem wadę projektową przekaźnika, ale chyba wiem już, jak naprawić usterkę. Oto równanie. To powinno pomóc Momo w naprawie przekaźnika. Jeśli udałoby się nawiązać kontakt z wyższymi poziomami, moglibyśmy się stąd wydostać. Pokażmy mu to, co znaleźliśmy. I znów wracamy do Momo. Momo. Idziemy do ciebie. No, więc w tej chwili wspomnienia mamy już B12 wszystkie ze slumsów. Mam nadzieję, że również zostanie to zachowane w dalszych etapach, które będziemy przechodzić. Chłopaki, nie płaczcie, nic się nie stało, no farba jak farba. O nie, kitku. Gadułko ty nasza. To było tutaj, tak? To było tu. Dawaj, leniu, wstawaj. W ogóle pięknie nam wczorajsze shorty wlazły. Ponad 700 wyświetleń. Normalnie pięknie. I to właśnie ze Stray. Porozmawiaj z Momo. Ej kocie, wciąż szukasz tych bezużytecznych notatników? Ej Momo, masz.
O, to własność Doka. Fascynowała go elektronika i takie tam sprawy. Nieustannie było krok od wielkiego odkrycia. Clementine. O, udało ci się odnaleźć notatnik Clementine. Była bardzo odważna. Najodważniejsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem. To mój notatnik. Dołączyłem do nieznajomych jako ostatni. Teraz jestem też ostatni z nich. Aha, czyli to już było. To notatnik z Baltazara, prawda? Zwykle nie rozumiałem do końca, o czym mówi, ale bez wątpienia był bardzo mądry. Zaraz, udało ci się znaleźć wszystkie notatniki moich przyjaciół? O, co to za notka? Przekaźnik można naprawić? To zdumiewające. To znaczy, że powinniśmy być w stanie skontaktować się ze światem poza slumsami. Clementine, Baltazar, Doc, wybaczcie mi, że zwątpiłem w naszą sprawę. Obiecuję wam, że odnajdę drogę na powierzchnię. Dzięki. Być może znajdziemy jakiś sposób, aby dostać się wyżej. Zabierzmy się za naprawę tego przekaźnika. Et voilà! Działa! Chodź ze mną. Czyli co, jednak coś nam się udało zrobić. Tam. Widzisz tam ten budynek, który góruje nad resztą? Jeśli zainstalujesz przekaźnik na samym szczycie tej wieży, powinniśmy być w stanie komunikować się z całym miastem. Moi przyjaciele mogą wciąż tam być. Jeśli istnieje jakieś wyjście, oni je znają. Zapytam nowy przedmiot, przekaźnik. Tylko ty jesteś wystarczająco mały i szybki, by uniknąć zurków. Potrzebujemy cię, mały nieznajomy. Przynieś nam niebo. Dobra, here we go again. Lecimy. O kurde. Też kitku się boisz? Damy radę. Nie dygaj małolat. Nie takie rzeczy będziemy jeszcze robić. Tylko się zastanawiam, jak tam przejść. Oczywiście. Tu mamy kwiatki. A, tutaj było... Wiaderko. I kitko leci. Leci, kitko leci. Op. Trzeba się teraz rozglądać. Dachy. Mamy daszki. Pecheszki, daszki. Oczywiście pazurki, ostrzonko. Dobra. O nie, zurki. O nie, jesteśmy zgubieni. Tylko czy ja żadnego momentu nie pomijam? Wybaczcie, że się będę rozglądał, ale nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Dostać nie możemy nigdzie. Chyba nic nie było, ale jeszcze sprawdzę. Tak, do świętego spokoju. Żeby potem nie płakać, że czegoś nie znaleźliśmy. Teoretycznie można się tutaj cofać w rozdziałach z tego, co zauważyłem w menu głównym, ale... Jednak wolałbym się nie wracać, jak nie muszę. Ooo, co to było? Coś tu było. Miałknij, by zwabić przeciwników. No, uciekamy. Kitku, uciekamy. Ja poleciałem w tą stronę. One wybuchają. Zurki, umierać. Hop. Jakiego laga dostałem? Dobra, czy tam nie było żadnego momentu? Nie wiem. Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Coś jest? Tam są zurki. Teoretycznie nie chciałem ich od razu tutaj zwabiać, ale dobra. Patrzę, czy tu nie ma żadnych tych właśnie wspomnień, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba nie ma.
Zobaczycie tu? Jezu, ile tego jest dziadostwa. Hop. I jesteśmy. To w sumie można powiedzieć, że Half-Life 3 confirmed. Na 100% będzie Half-Life 3. Wow. To już było niebezpieczne. Hop. Czy my tam nigdzie nie przyjdziemy? O, był saveik. Jest jakieś memento. Miasto tonie w nowym blasku. Nie zawsze było tu w ten sposób. Niegdyś obowiązywały tu ścisłe ograniczenia zużycia, a już zwłaszcza w slumsach. Ludzie nie byli jednak w stanie znieść ciągłej ciemności. Pewnego dnia ktoś zawiesił sobie na domu tęczowe lampki, takie neonowe światełka. Osobę tę jednak zabrano i nikt więcej jej nie widział. Ludzie poczuli jednak nadzieję i wkrótce potem wszyscy zaczęli umieszczać w swoich domach mnóstwo światełek. Ich prześladowcy nie mogli nic zrobić. Ludzie zapewnili sobie w ten sposób dostęp do barw, które znali z zewnątrz. Osobiście myślę, że to pomogło. Kolejne memo. No tak, to jest chyba przejście, czy to nie ma przejścia? Nie, tu nie ma przejścia, czyli tutaj to był sekrecik. El secreto. A może i nie secreto? Tam nie było żadnego memo? Chyba nie. Kolejne zurki? Kolejne zurki. Zurki, siurki. Zobaczmy najpierw, czy po tej stronie coś możemy zrobić. Jeżeli nie, to dopiero wtedy się jakoś przekaraskamy. Dobra, chyba jednak nie. Dobra. Nie, kitku. Wow. Wow. Co tu się dzieje? Nic nie ma? Czysto? Teren czysty? Chyba czysty. Co najwyżej będzie brudny. Ujej. No właśnie, czym są te cholerne zurki? Skąd się one wzięły? To jest pytanie, które bardzo mnie interesuje. Dlaczego ludzkość wyginęła? Dlaczego roboty zaczęły uczyć się tego wszystkiego? Dlaczego AI przejęła tak naprawdę władzę tutaj? Widać, że zwierzęta przeżyły. To człowiek nie był na tyle inteligentny, żeby sobie dać z tym radę? To mnie bardzo dziwi. To może być secret w sumie. Jeszcze zurków nie ma. Też nic nie ma. Ale się tego na... O kurde, faja. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Chyba drzwi skakować i trzeba tu wejść. Najpierw logiczne myślenie. Co to jest to samo zidło? Do czego służy? Możemy przejść i rozumiem, że teoretycznie możemy spróbować ich zrobić w bambuko, prawda? No i teraz zaskakuję, ale to wtedy... Dobra, zrobione w bambuko. cymbały. Na serio, to są headcraby. Już ich nie hakujemy. Ich spadają. Kilku, bo sobie tutaj opuszki pobrudzisz. Hop. Ale one się wściekają. Ale one są wściekłe. Że nie mogą świeżego kociego mięska dostać. Kocie, świeże mięsko.
Kocie świeże mięsko. Ale wiecie co, kurde, bo ja chyba nie pomyślałem, co zrobiłem. A nie, tam i tak nie wejdę. Chyba, że stąd jakoś przeskoczę. Nie, chyba nie. Chyba jednak to nie było sekretu. Albo o nim jeszcze nie wiem. Albo o nim jeszcze nie wiem, dobra. Staram się to ogarnąć, ale nie, 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 tu nie ma sekretu. Niestety nie ma sekretu, dobra. Mieliśmy wejść na ten wieżowiec, tak? W ogóle zobaczcie, że to wygląda troszeczkę jak bunkier. Jak taki wielki, wielki bunkier. No i coś mi się wydaje, że jest tutaj grubsza sprawa i Stray dwójkę raczej z pewnością wyjdzie. Proszę mi kitku już nie zrzucać. O. Tylko jedno memo by było. Naprawdę? Jedno memory. O, kitku, zrzucaj to. O nie. Się chyba zaczną zurki dopiero. Czyli to, co było na początku, to wcale nie jest koniec. To nie jest koniec. Robi się niebezpiecznie. Dzień dobry, zurki. Ale zauważcie, że to jest dziwne. Zjadają roboty, ale na przykład takie siatki już nie jedzą. Atakują wszystko, co jest... No ale nie, nawet nieorganiczne. Znaczy organiczne też, bo kotka chciały zjeść. Ale dlaczego roboty się boją, skoro tak naprawdę one są z metalu? Staram się znaleźć logikę w tej grze. Nie przejdą. Kitku, trzeba się skradać. Szukamy przejścia. Tam może być przejście. O nie, 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 nie! Nie! O! O! Skoczycie? Ja przeskoczę wtedy. A wy dziady. No, te dziadygi jedne. Porąbańce. Patrz, czy memo przypadkiem nigdzie nie... Nie opuściłem. Ale i co, wy tutaj nie przyjdziecie? Czy przyjdziecie? Przejdziecie! Przejdziecie, gnoje. Przestań. Proszę nie gwiazdorzyć. Dobra, tam jest przejście. Mam. Padać na dół. Gałgany. Jezu, tam takie wściekłe. Jakie wściekłe. Hop. Tak, dokładnie kicia. Cichutku, po cichutku. O, tam są zurki już. Dobra, widzimy je. Boję się, że jakieś memo przegapnie. Tu widzę, że jest kolejna klatka, którą możemy skakować i na pewno będziemy musieli to zrobić. Tylko jak? Tu jest memo. Neko Corp. To oni byli odpowiedzialni za zarządzanie odpadami. Gdy śmieci z wyższych poziomów przeładowały slumsy, próbowali stworzyć bakterię, która miała to wszystko rozpuścić. Po zniknięciu ludzi bakterie ta uległa mutacji. Wciąż rosło, pożerając znacznie więcej niż śmieci. Teraz mamy tu zurki.
Chodźmy. Czyli co? Bakteria, która miała rozpuścić śmieci, zabiła ludzi? Znaczy, sam fakt, że to głupie robić taką bakterię. No to jednak. Dobra, rozumiem, że będziemy musieli chyba to zrobić, prawda? Chyba tak. Dobra. Wiecie, że tak naprawdę na farcie tutaj przebiegłem? Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Dobra, zamknięte. Tak szczerze powiedziawszy, nie widziałem tego wejścia. Nie widziałem go. One ci wściekają, to wybuchają. One jak się wściekają, to wybuchają ewidentnie. I co, wychodzi na to, że tak naprawdę cała postapokaliptyczna tutaj osłonka jest przez coś, co miało pomóc. Miało pomóc, ale stało się wręcz przeciwnie. Serio nie mogę z tym przeskoczyć? O, szyby. No, skakuj, gicie. Dobra, prawie się udało. Op. O nie, córki lesą. Córki lecą. Gdzie jest wejście, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Gnajki, haha, nie ma was. Pytanie, czy nic nie pominąłem. Daleko jeszcze mamy? Już niedaleko. No. Udało się sprowadzić windę. Ale to już mi się nie podoba. Się nie. Musimy chyba przed nimi uciekać do czasu, aż... aż winda nie przyjdzie. Nie, 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 zostawcie kiciusia. Kurczę, syny jedne. Udało się. Wypchaj ta się dżemem. To teraz ją otworzę, to już nie będzie przyjemnie. Memosów to chyba nie było. Nie, nie było memo. Dobra. Kurde, ile was tu jest? Petkraby, uspokoić się. No, jesteśmy. Prawdę. Nie, to nie, poradzę sobie w inny sposób. Tu zurków chyba już nie ma. Oto jesteśmy. Umieść przekaźnik na antenie. W sensie na górze, czy w sensie tu? Tutaj. Kabel zasilający? Możemy? Nie możemy, nie możemy niestety. Ale czekajcie, bo może tutaj są jakieś rzeczy. Aha, musimy najpierw przekaźnik umieścić, okej. Ale ja sobie nadal pozglądam tutaj, a co? Nie wolno mi, wolno, wolno. Ale tu nic nie ma. Przekaźnik. I antena się uruchamia. Na serio, mi to wygląda normalnie na wielki bunkier. Bunkier, który miał w sumie ludzkość oswobodzić, a tak naprawdę zamknął zurki. Pytanie tylko, czy
Wychodząc stąd, nie wypuścimy zurków na powierzchnię. Bo jakby nie patrzeć, nie widzieliśmy tych zurków, jak biegaliśmy kotem po powierzchni. Spójrz tylko, co za piękny widok. Teraz pamiętam, miasto miało zapewnić schronienie. Wyglądają jak gwiazdy, ale to tylko oświetlenie hermetycznego dachu okrywającego miasto. Ludzie wznieśli tę osłonę, aby chronić się z zagrożeniami z zewnątrz, ale wszystko ma swoją cenę. Nikt nie może się stąd wydostać. Na zewnątrz czekają wyłącznie katastrofy. To złowrogi teren, który nie nadaje się do życia. Nieprawda. Ale jeśli tobie udało się stamtąd przyjść, to znaczy, że znów jest tam bezpiecznie. A moja obietnica nie dotyczyła wyłącznie zobaczenia świata na zewnątrz. Chodziło w niej o odblokowaniu miasta. Nadal nie potrafię zrozumieć, czemu mogę odzyskać niektóre wspomnienia, a innych nie. Teraz jestem pewien, że jest to moje przeznaczenie. Muszę odblokować miasto. Wracajmy do Momo. Teraz, gdy przekaźnik jest podłączony, powinniśmy być w stanie wezwać pomoc. 40%, z czego mamy 2 z 5 głównych wspomnień. Ajo! Lecimy. Nie, nie zaciemniajcie nam ekranu. Toż to było nefer. Nefer to było. No tak, trzeba się umyć, tak. Slumsy. Część druga. Trzeba sobie podrapać troszkę. Rakicia? No, też tak sądzę. To teraz idziemy? No to idziemy. Nieznajomi. Dobra, to już czytaliśmy. Spójrz, notatka. Mały nieznajomy. Jeśli to czytasz te słowa... Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że wciąż żyjesz. Doskonale. Zgromadziłem nieco ekwipunku w barze, aby wykorzystać moc moich anten. Spotkajmy się tam. Okno jest zamknięte, ale kod do jego otwarcia jest dość prosty. Jego treść to... Ale to chyba jest admin. No to zapewne admin. Login, admin, hasło, admin. Jak typowy router. Pamiętaj, że rozróżniona jest wielkość liter. Do zobaczenia w barze. Momo. To musi być kod do okna przy wejściu. Chodźmy. Ma tu coś Momo? A back home to już widzieliśmy. To już widzieliśmy. Ale co tu jest? To czytałem? Ziemia. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca i piątą co do wielkości w Układzie Słonecznym pod względem masy i średnicy. Na chwilę obecną jest to jedyny znany obiekt niebieski, na którym istnieje życie. Zgodnie z datowaniem radiometrycznym, Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Ma jednego naturalnego satelitę Księżyc, który powstał wkrótce potem. Oddziaływanie grawitacyjne wraz z Księżycem tworzy pływy, stabilizuje oś obrotu Ziemi i stopniowo zmniejsza jej prędkość obrotową. Icia, naukowy bełkot, co? Też tak sądzę. A tu, co tu jest? Miasto ma cylindryczny kształt. A jego średnica wynosi około 450 metrów. Nad naszym poziomem jest jeszcze jeden. Miasto zdaje się posiadać sklepienie, za którym, jeśli wierzyć moim książkom, skrywa się błękitne niebo. Być może i tak było. Być może i tak było, Momo. Być może tak nadal jest. Drapu, drapu. Dobra, czy my tu już wszystko obszukaliśmy? O, lodówka otwarta. Momo, tak się nie robi. Tak się Momo nie robi. To jest to piłeczka, tak? Tak, to jest piłeczka. Dobra, chyba to wszystko już.
Jest. Chyba. O, mogę na telewizor skoczyć. Mój kot kiedyś w ogóle... Problemem teraz kotów jest to, że niestety, ale nasze monitory są dosyć wąskie. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze miałem monitor kineskopowy. Kociaki, które posiadałem zawsze, ale to zawsze leżały właśnie na tym monitorze i się grzały od tego wielkiego monitora z dupą. Oto zamek do okna. Kot brzmiał... Myślę, że była tam litera H. Nieprawidłowy kod. Ups, coś pokręciłem. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. A potem było O. Prawda? To było raczej 0. Zobaczmy. Dane przyjęte. Udało się. Momo czeka na nas w barze. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i nasz kochany kotek. No nie, kitku? No właśnie, dokładnie. Widzimy się w następnym odcinku. A wy co? Trzymajcie się, moi drodzy. Nie puszczajcie się. Już się trzyma i nie puszcza. No, to i wy też nie. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.